dzisiejszym odcinku otworzymy paczki, potem otworzymy paczki, a potem otworzymy jeszcze więcej paczek. Siema, tutaj Koza kanał Koza Sport, a to kolejny odcinek Koza FC do chwały i naprawdę... No nie ukrywam, że jaram się tym, co dziś nas czeka z tego powodu, że naprawdę przy takiej ilości wygranych paczek, no liczę na to, że to szczęście się do nas uśmiechnie i że zobaczymy jakiegoś future stara, który może być na tyle interesujący, że znajdzie się w naszej pierwszej drużynie. Tak więc odpieramy sobie pierwsze nagrody za to, że wykonałem te zadania młode asy. Poszło łatwo, szybko i przyjemnie. Zrobiłem to w Squad Battles, więc nie sprawiło mi to najmniejszego problemu, a dzięki temu uzyskujemy jedną paczkę rzadkich zawodników. Punkty doświadczenia, które nie są mi do niczego potrzebne. Już też nie mogę, nie będę ukrywał, że nie mogę doczekać się tego kolejnego sezonu, no bo w tym tak naprawdę już nic ciekawego nie uda mi się osiągnąć. 30 poziomu nie zdobędziemy, a nawet gdybym go zdobył, to tego Emersona i tak nie miałbym jak do drużyny dorzucić. Więc mam nadzieję, że jako współwłaściciele Koza FC trzymacie kciuki za te paczki, żeby jak najlepiej nam w nich poszło i też zostawiacie kciuki pod tym filmem. Jeżeli lubicie oczywiście tę serię, zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Słuchajcie, patrzyłem ostatnio i 40% cały czas nie subskrybuje tego kanału, tak więc no warto by było subskrybować, to nic nie kosztuje, a dzięki temu ja się rozwijam, wy macie content na bieżąco i wszyscy są zadowoleni. W przeciwieństwie do tego, że no, z tych paczek to nikt nie jest zadowolony, bo czerwi absolutnie do niczego nam się nie przyda, ale spójrzmy też na to w ten sposób, że to są paczki, które no, były całkowicie darmowe. Je dostaliśmy tylko i wyłącznie za te zagranie parę spotkań w Squad Battles, za które i tak zaraz odbierzemy nagrody. No ale przyznam szczerze, na jedne banerki tutaj chociaż liczyłem. Może nie na jakiegoś Kamaningę albo kogoś w tym stylu, ale chociaż jednego zawodnika, no który tutaj przydałby nam się do kolejnych SBC, no bo oczywiście dziś zrobimy paczkę 85, więc powinno być ciekawie. Ale tutaj ciekawie nie jest. A propos nagród za Squad Battles, wbiłem tutaj Golda 3, więc powiem szczerze, 10 koła nam wpada tutaj za darmo, jakieś paczuchy. Podoba mi się to, jakby fajnie, cieszę się, bo w takiej serii jak ta, czyli Road to Glory, trzeba sobie dawać po prostu jak najwięcej okazji do tego, jak najwięcej szans, żeby móc coś trafić, bo szczególnie w tej FIFA, no to jest najlepszy pomysł na rozwijanie swojego klubu, przynajmniej w moim odczuciu, po prostu ceny większości kart są tak zaporowe, że bez trafienia czegoś w paczkach i tak nie będziemy w stanie dojść do tego wymarzonego składu, no chyba, że ktoś umie dobrze handlować. Ja umiem dobrze wydawać końce. Jak widać, paczek chyba już nawet dobrze też nie umiem otwierać. Ale spokojnie, teraz czeka nas paczucha za 50 tysięcy, tak więc to już jest naprawdę coś, co ma potencjał. Mamy walkout, mamy zwykłe banery, ale to może być ktoś ciekawy. Środkowy obrońca z Hiszpanii, proszę bardzo, Gerard Piqué. Przyda się. Ja nie wiem, jakie są wymagania na tę paczkę 85+, no ale na pewno taki Piqué to jest dobre trafienie. W dodatku jeszcze Ever Banega. Spoko, to mi się podoba. Słuchajcie, zawsze jak jest walkout, to nie ma powodu do narzekania. Tym bardziej, że naprawdę sporo SBC przed nami jest do zrobienia. 82-88. Nie jestem przekonany, czy jakoś strasznie będziemy w nie inwestowali, ale możliwe, że wykorzystamy je jako drogę do tego SBC 85. Piłkarz 81+ do wyboru. To są naprawdę dobre piki. Nimi się zainteresujemy. No i podwójna rozbudowa 85+. Tutaj trzeba mieć skład oceniony na 84. Nie wykluczam wrzucenie tutaj Piqué. Po prostu po to, żeby nie musieć nikogo dokupować. Jednak oczywiście nie samymi paczkami żyje człowiek. Warto także dodawać nowe karty do składu. No i nie ukrywam, że ten Tonali jest moim celem na nadchodzące dni. Tym bardziej, że nie jest to najbardziej wymagająca karta do zrobienia. Więc no tutaj... to nie powinno być problemem, ponieważ nasz skład w tej obecnej formie spełnia absolutnie założenia do spełnienia tych wymagań. No to co? Postrzelajmy sobie. Chociaż teraz, kiedy zmierzam do tego menadżerskiego arcydzieła, przypomniałem sobie, no że przecież tutaj trzeba mieć jakiś dziadowy skład z małą oceną ogólną. No, 86 to nie jest 77. Absolutnie nie. No ten skład wygląda już znacznie gorzej. Można byłoby to zrobić na pewno w sposób taki, że drużyna byłaby ogólnie dużo lepsza, ale musiałbym się pozbyć Riberiego i Politano. A tego nie chcę, chcę wam pokazać. Kolejny mecz Franka w Koza FC. No on robi jakieś inne wyzwanie, bo ewidentnie nie stawia na Serie A. Tonali, ależ uderzenie, ależ gol. Niesamowita bramka włoskiego pomocnika. Oj. No dobra, no to nie wiem. Aha. No to tego meczu wam raczej nie będę pokazywał. Chociaż może warto, żebyście widzieli, jeżeli się chce grać kulturalnie z przeciwnikiem. On robi zadania.
to pozwalajmy mu. Ja robię zadania, on robi zadania i wszyscy są szczęśliwi. Ja zrobię swoje, on zrobi swoje i nie ma problemu. Okej, okay, ten rywal wygląda zdecydowanie bardziej legitnie pod kątem wyzwania, tak więc zobaczymy, czy może z nim uda nam się powalczyć o zwycięstwo. Ogólnie rzecz biorąc, będzie też pewnie sporo pytań, czy grałem w ligę weekendową. Chciałem zagrać, ale... zapomniałem się zakwalifikować. Nie jestem dumny z tego, bo no kurczę, przy takiej promocji jak Future Star akurat granie ligi weekendowej ma sens, no bo wtedy... no kurczę, no jest jednak większa szansa na to, żeby trafić coś dobrego, ale za tydzień powinien wyjść drugi zespół, przynajmniej mam nadzieję, że to będzie dwutygodniowa promocja, no i wtedy na pewno będzie grane. Zobaczmy, jak w tym meczu będzie, słuchajcie, czy nasz rywal będzie tutaj podejmował walkę, czy też nie, bo... aj, no Milik, no kurczę, no chłopie, to powinno być lepsze podanie. Wow, to jest gol Luisa Muriela. No, byłem przekonany, że albo bramkarz, albo obrońca sobie z tym poradzą. Nie wiem, czy rywal będzie oglądał powtórkę. No, pff. No, gol jest, no. Co mogę powiedzieć? Milik, to podanie miało tak wyglądać, bo dzięki temu mamy szansę. Politano. Politano teraz do Milika. Arek szuka pozycji, żeby zrobić cokolwiek, ale utrzymanie piłki sprawia mu problemy, więc nawet nie ma co myśleć o oddaniu strzału. Trzeba spokojnie teraz znaleźć dobry moment, żeby te podania przeszły. No Milik, no jest rzut karny, dobrze, znaczy on się nie wywrócił, ale to jest rzut karny, bo to był faul. To wejście w ogóle nie było wycelowane w piłkę, tylko oczywiście poszło w nogi Arkadiusza. Dobra, uderzmy w prawy górny róg. Ribery się nie myli, też było gorąco. No nie, tylko nie, nie to. Nie widziałem akcji, bo kichałem. Najgorzej stracony gol świata. No. Znacie ten moment, kiedy chce wam się kichnąć, już macie prawie zamknięte oczy, ten, no ja nic nie widzę. O Boże, no. No zdarza się, no. Ciało mnie pokonało. W tym momencie pokonało mnie ciało. Nic innego, nic nie widziałem, przyznam, więc... miałem tylko nadzieję, że ta akcja mu się nie uda, ale niestety. Gervinho. Do Milika, Milik. To miało być do Riveriego, Arek! Arek, to nie tak miało wyglądać, ale dobra, jest Ribery i to nie jest gol. Milik, to jest dobre dośrodkowanie. Gervinho do Milika, Milik do bramki. Takie. Oj, Ribery, znakomicie teraz Frank, teraz Politan. Oj, trzeba było mijać tego bramkarza, koza, trzeba było. Frank Ribery. No i za to go lubię. Teraz przesunięty na atak w formacji 4-2-3-1. Piękny gol. Politano, dawaj, zamknijmy to spotkanie, żeby tutaj ewentualny błąd w obronie nas nie kosztował za wiele. No, nie zdążyłem zrobić tego, co chciałem, ale spokojnie. Jest Politano, teraz jest Ribery do Tonaliego. Zbudujmy tę akcję rozważnie. Na przykład w ten sposób. Muszę powiedzieć, że fajnie to zagrało. Tak więc łatwo i przyjemnie wygrywamy w tym spotkaniu. Arkadiusz Milik z hat-trickiem. No szkoda, że nie zapisze się to nigdzie w klubowych annałach z tego powodu, że te statystyki się nie zliczają. Ale ważne jest to, że sporo brameczek wpadło, dzięki czemu może jakieś dodatkowe paczki nam wskoczą? No niestety, na paki jeszcze trochę musimy zaczekać. Tu muszę pamiętać o tych podaniach prostopadłych, żeby się nie okazało, że tego nie wykonam w jakimś meczu. Więc dziwne w ogóle, że tutaj ani jednego takiego, ani jednej takiej asysty nie miałem. Dobra, słuchajcie, to jest nieważne. Ważne są teraz paczki z SBC. Plan jest prosty. To, co mam, wrzucę do SBC 81+. Następnie to, co wyskoczy nam nieużywalne, wrzucimy sobie do 82-88, a potem owoce tej naszej pracy pójdą do wyzwania 85+. Tak więc 5 player pików. Zobaczymy, czy w jednym chociaż kryje się zawodnik, który mnie ucieszy. Jak na razie, no to co, idziemy po ocenie ogólnej. James Rodriguez, zapraszam serdecznie, piłkarza Evertonu. Drugie rozdanie, nie wiem, czy w tych player pickach w tym roku coś trafiłem. Jozu Akimiś, proszę bardzo, ja już jestem zadowolony. Słuchajcie, już te 5 player picków nam się spłaciło i jest dobrze. Może być oczywiście jeszcze lepiej, tak więc czekamy na może jeszcze jakiegoś fajnie ocenionego zawodnika. Może jakąś kartę Future Star. Jest parejo, więc w ogóle 2,83, 1,85. Naprawdę mogę powiedzieć, że te player piki oddają, że one są spoko. Słuchajcie, jedna karta 8-4, jedna karta 8-5, jedna karta 8-8. Dla mnie super. To są naprawdę genialne paczki. Choć trzeba przyznać, że wymagania 8-2-8-8 także są nie najgorsze. 9 złotych piłkarzy
I to wszystko, znaczy oczywiście trzeba mieć 11 zawodników, ale no tutaj takiego Kimmicha byśmy nie trafili, ale jako takie usprawnienie pod SBC, no to jest naprawdę fajna opcja. Problem taki, że ja już nieświecących piłkarzy praktycznie nie mam, a jak mam, to z nich korzystam, tak jak z tych Serie A. Tak więc w moim przypadku może się okazać, że zaraz będę musiał tutaj i tak wkładać piłkarzy świecących, co jest trochę bez sensu. Dlatego prawdopodobnie to zrobimy sobie jedno, żeby przetestować. No nie, no ja już tutaj nie mam żadnych non-rare. Tak więc jedno zrobiliśmy sobie po prostu testowo, żeby zobaczyć, czy trafimy tutaj coś ciekawego. No i zaraz skupimy się na tej paczce 85+. Naprawdę mam co do niej spore oczekiwania. Tutaj francuski środkowy pomocnik, inform oczywiście, więc nie ma powodu do wielkich krzyków. Ale ten André, powiem szczerze, do jakichś zadanek, do czegoś może być całkiem przydatny. Tak więc nie jest to na pewno trafienie genialne, ale źle też. No to lecimy z tym. Mam nadzieję, że tu wystarczy mi zawodników, żeby zrobić to SBC. Powinno nie być najgorzej. No i to SBC mamy wykonane praktycznie za darmo. Oczywiście za darmo, no bo poświęcamy karty. Musiałem kupić jednego zawodnika. Jesus Corona, 9000. To SBC na Footbinie całe kosztuje około 70. Tak więc nie mam problemu z wydawaniem końców na tego piłkarza. Mógłbym użyć tu tylko i wyłącznie kart w klubie, ale musiałbym zużyć Informa, który kosztuje około 2 razy więcej. Tak więc, a jest niewymienny oczywiście. A więc zrobimy sobie to w ten sposób. Zdaje się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Tak więc, no co mogę powiedzieć? Liczę na to, że to będzie paczka, w której trafimy coś naprawdę, naprawdę fajnego. No, są tu ogromne możliwości, ale można tak samo nie trafić cały czas walkoutu, o czym trzeba pamiętać. Dwie karty 85+, tu mogą być future stary, a może być dramat. Zobaczmy więc, czy jest walkout. Jest walkout, jest karta niebieska, więc to może być absolutnie wszystko. Ojoj, 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 ojoj. A, to jest dramat. Nie wierzę w to, nie? A... Zostawilibyście lajka i suba na pocieszenie, co?